Nazywam się Sławomir Sikora. 3690 dni spędziłem w polskich więzieniach. Moja historia zainspirowała twórców filmu Dług. Ten film jest świadectwem i cała ta historia jest świadectwem, że nie wolno lekceważyć drugiego człowieka. Pamiętam scenę, kiedy główny bohater chodzi na policję i wcześniej policjant zwraca mu uwagę, że w złym miejscu zaparkował samochód. To jest tak znaczące. On przychodzi z traumatycznym przeżyciem. Grozi, że mi żonę, dzieci powyżyna. Jedźcie go tam przez krzynić, no do kurwy nędzy, no. Półtoną ciszy. Myślę, że ten film Lynch wywoła dyskusję o prawie, o sposobie egzekwowania prawa. Ludzie powinni czuć się bezpieczni. Zwykli ludzie. Dlaczego zwykły człowiek ma się bać? Jak na niego nie naskarżysz, przyjdzie znowu. I dlatego bardzo dobrze stało się, że powstał film Lynch. Wy jesteście władza dla ludzi, przecież jak on bezkarnie chodzi, w ogóle nikogo nie było. O długu młode pokolenie już nie pamięta. To jest film z 99 roku. A Lynch pokazuje coś, czego Dług nie mógł wtedy według mnie pokazać, o czym reżyser nie mógł powiedzieć do końca. O systemie. Mówi o samotności, o strachu. A tu jest samotność, strach i system. Bezwzględny system, który każdego przemienia. Każdy z nas może trafić do więzienia. Dlatego w więzieniu powinno się urzeczywistniać prawo. Nie powinno być tak jak w filmie. Myślę, że film Lynch nie będzie filmem, nie, o którym będzie mówić jedna stacja, druga stacja, trzecia stacja, a ta nie będzie mówić, tylko będą po prostu mówić wszyscy, bo to jest problem społeczny. Nie żyjesz. To jest problem odpowiedzialności państwa. A moim obowiązkiem, a z drugiej strony spłacaniem długu wobec 37 tysięcy ludzi, którzy podpisali się pod moim wnioskiem o ułaskawienie, jest pomagać takim ludziom. 13 maja, kiedy ruszy na ekrany kin film Lynch, chcemy powiedzieć, że nie ma resocjalizacji w polskich zakładach karnych. Nie ma. Dlaczego? Bo nie można resocjalizować 89 tysięcy ludzi w tak małej przestrzeni. 90% osób, które odbywają kary pozbawienia wolności dzisiaj, powinny odbywać kary w zupełnie innym systemie. Nie potrzeba wsadzać ludzi za jazdę po pijanemu rowerem do zakładów karnych, gdzie będą podlegać degradacji. To jest thriller. Film Lynch należy obejrzeć dlatego, że ta historia może wydarzyć się każdemu z nas.